No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, film, w którym przedstawię Wam wyselekcjonowane przeze mnie najlepsze bronie bez odrzutu, czyli tak zwane no recoile, na daleko w chwili obecnej w Warzone. Jest to mój subiektywny ranking tych broni. Kilka z nich jest rzeczywiście w mecie, kilka niekoniecznie, bo musicie pamiętać o tym, że nie każda broń bez odrzutu jest najlepszym wyborem, jaki możecie sobie wybrać. Często lepiej grać czymś, co ten odrzut ma większy, ale zadaje więcej obrażeń, szybciej zabija. Natomiast najpopularniejsze są bardzo często właśnie te bronie bez odrzutu, także zadecydowałem, że taki materiał Wam przygotuję i bez zbędnego już gadania, moi drodzy, przechodzę do pierwszej broni na daleko bez odrzutu, którą warto grać w chwili obecnej w Call of Duty Warzone. Zaczynamy, moi drodzy, od nostalgii, a więc M13 z Modern Warfare. Od zawsze broń bez odrzutu. Mam wrażenie, że też broń z dzisiejszego rankingu, która rzeczywiście tego odrzutu ma najmniej. No tutaj nie ma zupełnie żadnej możliwości, żeby na tym setupie, który widzicie, celownik Wam odskoczył od celownika. No nie ma możliwości, żebyście nie potrafili trakować rywala właśnie M13. No to jest banalna w użytku broń. Oczywiście dużym minusem są obrażenia, jakie M13 zadaje. Te są odpowiednio małe względem tego, jaki mały ma odrzut ta broń, więc nie jest to najlepszy wybór na daleko. Natomiast jeżeli macie problemy, jesteście początkującymi graczami, no to M13 to jest właśnie ta broń, z której no nie macie prawa nie trafiać kul w rywala, bo tutaj naprawdę odrzutu nie ma i myślę, że zdecydowana większość z Was się zgodzi. Myślę też, że zdecydowana większość nie jest zaskoczona M13 w tym rankingu. Musiałem ją pokazać, nie będę się skupiał tutaj na dodatkach, zresztą je widzicie, bo wielokrotnie M13 już omawiałem. To jest stara M13, broń, która dalej żadnego odrzutu nie ma i nic się aż do śmierci Warzone najprawdopodobniej w tej kwestii nie zmieni. A my przechodzimy do pierwszej broni z Call of Duty Vanguard. Jest to oczywiście karabinek Cooper. No i ta broń również od zawsze cechowała się brakiem odrzutu. W tym momencie jest nie inaczej. Celownik tutaj również stoi w miejscu. No i muszę Wam powiedzieć, że ogólnie karabinek Cooper ma taki fantastyczny feeling przy strzelaniu. Bardzo lubię grać karabinkiem Cooper, co nie zmienia faktu, że również troszkę tych obrażeń karabinkowi Cooper brakuje. Także miejcie to z tyłu głowy. No a moi drodzy, zestaw, jaki będzie najlepszy właśnie na tę broń, to Tumig MX, niestandardowa lufa Cooper 22 cale, celownik SVT, jeżeli gracie Wyspy Odrodzenia, może to być na przykład G16, do tego kolba Cooper 45W, atuty mocny chwyt, w pełni naładowane, do tego chwyt polimerowy, magazynki bębnowe 9mm 60-nabojowe, amunicja wydłużona i krótki uchwyt M1941. Karabinek Cooper odrzutu nie ma, zadaje też odpowiednio mniejsze obrażenia, podobny case co M13, natomiast oczywiście jest to broń bez odrzutu, a taki jest temat tego odcinka. Uważam też, że karabinek Cooper jest jedną z lepszych broni bez odrzutu, po jaką możecie sięgnąć, dlatego w tym rankingu się znalazł i karabinek Cooper w takim zestawie, jaki widzicie, Wam oczywiście polecam. A teraz jesteśmy już przy tej broni bez odrzutu, która jest w mecie. I to trzeba jasno podkreślić, bo ile karabinek Cooper i M13 absolutnie w mecie nie są najlepszymi broniami w grze, o tyle STG taką bronią jest, więc nie dość, że odrzutu nie ma, to jeszcze bije bardzo mocno, no i to samo przez siebie plasuje ją właśnie w mecie Call of Duty Warzone. Nim omówię dodatki, które tutaj używam, będę, moi drodzy, bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, to poprawi zasięg tego materiału. Dotrze ten materiał do osób, które oczywiście chcą takie materiały oglądać, także byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. A jeżeli chodzi o dodatki do STG, mamy tutaj, moi drodzy, Tumig MX, mamy lufę VDD 760mm 05B, do tego celownik SVT i ten sam case, jeżeli gracie Wysp Odrodzenia, to jakiś celownik z mniejszym zoomem będzie lepszym wyborem, do tego kolba obciążona VDD 34S, atuty to sprawne dłonie, w pełni naładowane, chwyt polimerowy, magazynki
pułapki, 7,62 mm gorienki 50-nabojowe, do tego amunicja wydłużona i krótki uchwyt M1941. Nie znajdzie się osoba, która powie mi, że STG ma odrzut. Przykro mi, jeżeli ktoś tak uważa, no to nie za bardzo chyba potrafi strzelać w tej grze, bo to jest broń, która nie wymaga w ogóle umiejętności. Ogólnie tak dopowiadając, bo nie powiedziałem o tym na wstępie, nie podoba mi się to, że aż tyle broni bez odrzutu w obecnej mecie Warzone się znajduje. Uważam, że jednak te bronie z mety, prócz tego, że mocno biją, co jest oczywiste, powinny jednak wymagać jakichś umiejętności. STG jest tą bronią, która tych umiejętności za bardzo nie wymaga, bo celownik dosłownie stoi w miejscu. Natomiast jest to jedna z najlepszych broni w chwili obecnej w Warzone, o tym musicie wiedzieć i w tym setupie rzeczywiście czuć moc i ten no recoil właśnie na STG-44. A teraz być może zaskoczenie dla wielu z Was, ale uważam, że KGM-40 również jest bardzo fajnym wyborem, jeżeli chodzi o te bronie bez odrzutu. Co prawda, ma problemy z obrażeniami, bo nie jest to broń, która momentalnie kogoś tutaj powali. Natomiast no, celownik stoi w miejscu, taka jest tematyka odcinka. Moi drodzy, Tumig MX, lufa osłonięta Reisdorf 720 mm, celownik G16 akurat mam taki zamontowany na tym setupie, bo nie mam odblokowanego jeszcze SVT. Do tego Kolba Krausing 12V, atut mocny chwyt, w pełni naładowane, chwyt polimerowy, magazynki bebnowe 8 mm Klauser 60-nabojowe, amunicja wydłużona i ja gram pod szybkość celowania szkieletowym Markiem 6 chwytem. Też Wam ten chwyt polecam, bo prócz tych mniejszych obrażeń KGM-40 ma też problem z mobilnością, no bo jest to nawet z wyglądu taki ociążały karabin szturmowy. Wygląda nawet jak ręczny karabin maszynowy, a nie karabin szturmowy. Natomiast no, jest no recoilem. Jest no recoilem, z którego bardzo przyjemnie mi się strzela. Dlatego jako, że jest to mój kanał, są to moje subiektywne tutaj wybory, KGM-40 Wam chciałem pokazać. Testujcie, dawajcie znać, co sądzicie. No ale to, że jest no recoilem, to na pewno nie zostanie podważone, bo tutaj celownik również się totalnie nie rusza. I tym oto sposobem dochodzimy do ostatniej broni, którą Wam dzisiaj przedstawię. Jest to oczywiście automat, a więc karabin szturmowy z Call of Duty Vanguard. No i automat też od początku jest tą bronią, która tego odrzutu nie ma i mimo tam jakichś nerfów, dalej automat jak dla mnie jest jednym z najlepszych wyborów w kwestii właśnie tych broni bez no recoila. Tym bardziej, gdy znerfią STG, a w pewnym momencie to na pewno zrobią, to automat może bez nerfów dodatkowych być naprawdę jednym z lepszych wyborów pod no recoil. Tumig MX, lufa ZAK 600 mm BFA, celownik Slade i to jest jedyny karabin szturmowy, w którym lepiej strzela mi się właśnie z celownikiem Slade z powiększeniem 2,5, a nie SVT. Do tego Anastazja z podbiciem jako kolba, atuty to mocny chwyt i w pełni naładowane, chwyt polimerowy, magazynki 6,5 mm Sakura 75-nabojowe, amunicja wydłużona i krótki uchwyt M1941. No, ja mam generalnie wielki sentyment do tego automatu, bo to, jeżeli dobrze pamiętacie, pierwsza meta po integracji Vanguarda z Warzone i ogólnie feeling na automacie jest fenomenalny. Po prostu mam taki jakiś vibe starych kodów strzelając z automata i nie mogło go tutaj zabraknąć. Odrzutu nie ma, zadaje troszkę mniejsze obrażenia niż takie STG, dlatego mniej ludzi po niego sięga i szczególnie ci tacy bardziej spoceni gracze automatem raczej nie grają, ale biorąc pod uwagę różnorodność poziomu graczy na tym kanale, myślę, że wielu z Was po prostu automat pokocha w tym zestawie, jeżeli jeszcze go nie znacie. Także automat, moi drodzy, polecam. A ja chcę jeszcze takim słowem końca tego materiału wspomnieć o broni, która jest w absolutnej mecie. Broni, która według mnie również za dużego odrzutu nie ma. Co prawda nie jest to z definicji taki no recoil, bo bar jednak jakiś ten odrzut tam większy posiada, szczególnie przy dalekich dystansach. Ale ogólnie, jeżeli gracie tym bardziej na pecetach, na wyższym fowie, to polecam Wam ten setup na barze. Nie będę przez to przechodził, bo nie jest to tematycznie broń z tego odcinka, ale polecam sobie tym barem zagrać, jeżeli jeszcze nie graliście. No jak dla mnie również broń bardzo łatwa w takiej kontroli, a obrażenia są potężne i niszczycie nim bardzo, bardzo szybciutko. Także to była taka dodatkowa broń z tego odcinka. A Wam, jeżeli się ten materiał podobał, to
bardzo bym prosił o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie subskrybujesz tego kanału, no i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach, choćby tego typu na tym kanale. Mówi Goldzor, na razie.